Eureka. Trwa, proszę państwa, 15 odsłona plebiscytu wydarzenie historyczne roku 2021, ale co w tym momencie najważniejsze? Drugi etap tego plebiscytu. W tym etapie to internauci zdecydują o zwycięzcach tegorocznego konkursu w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa oraz edukacja. Głosować mogą wszyscy do 15 sierpnia. 15 wydarzeń wybrało do tego głosowania jury w pierwszym etapie. W Eurece Elżbieta Lichocka, koordynator plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku z Muzeum Historii Polski, które to Muzeum Plebiscyt organizuje. Witam Panią jedynce w Polskim Radiu. Dzień dobry, witam wszystkich. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Zgłoszono blisko 200 projektów z kraju i zagranicy. W dotychczasowej historii tej 15-letniej plebiscytu, jak Pani zdaniem ocenić to tegoroczne zainteresowanie konkursem? Z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania, i e, mam wrażenie, że organizatorzy bardzo lubią nasz plebiscyt. Dotychczas e, do plebiscytu zostało łącznie zgłoszonych 1900 projektów. Przez te 15 lat? Przez te 15 lat, tak. I e, zagłosowało około 50 tysięcy internautów. Bardzo się cieszymy, że plebiscyt cieszy się takim zainteresowaniem, że organizatorzy coraz chętniej zgłaszają się do nas ze swoimi projektami, ale mam też wrażenie, że coraz więcej tych projektów jest organizowanych. Znajdują się dofinansowania zewnętrzne, instytucje wchodzą we współpracę, są to współprace zarówno krajowe jak i zagraniczne i powstają bardzo ciekawe i bardzo różnorodne projekty. Czyli historia stała się modna. Tak i można ją opowiadać na bardzo wiele sposobów. Plebiscyt pokazuje na jak wiele. Czym jest ten plebiscyt dla Muzeum Historii Polski i czym jest dla uczestników? My jako Muzeum Historii Polski bardzo chcielibyśmy pokazać wszystkim jak wiele dzieje się w naszej historii i w naszej kulturze i chcielibyśmy uhonorować, docenić i nagrodzić organizatorów i inicjatorów przedsięwzięć. To są przedsięwzięcia organizowane w roku poprzednim. W tym roku nagradzamy wydarzenia zrealizowane w roku 2021 i to jest nasz główny cel. Drugie zadanie to jest wypromowanie tych instytucji, wypromowanie tych wydarzeń. Wydarzenia są dosyć szczegółowo opisane. Czyli można zerknąć na stronę Muzeum Historii Polski? Na stronie Muzeum Historii Polski jest opis, tam jest link do strony projektu, ale powstała specjalna strona projektu, ponieważ chcielibyśmy, żeby projekty miały naprawdę dużo miejsca na zaprezentowanie się. Jest tam na opis. Do zdjęcia. opisu tak, są z, dołączone zdjęcia. Bardzo często towarzyszą też temu linki odsyłające do wydarzeń dodatkowych, publikacji, materiałów filmowych. Często to są reportaże albo jakieś materiały merytoryczne, które towarzyszyły projektowi. Dlatego mamy wrażenie, że jest to okazja również dla organizatorów do opowiedzenia o tym, jak wspaniale można opowiadać o historii. Całemu światu. Całemu światu. Mamy też taką nadzieję i mamy taki odzew, że uczestnicy plebiscytów, czyli osoby głosujące, dają się zainspirować i mamy taką nadzieję, że na przykład teraz w okresie wakacyjnym być może udadzą się do któregoś z muzeów czy do którejś z instytucji, które prezentują swoje projekty, po to, żeby zobaczyć, co tam ciekawego dzieje się w tym momencie. Dla organizatorów jest to oczywiście okazja, bo powiedzieć o tym, ile wysiłku i jaki efekt osiągnęli, przygotowując te projekty. W dotychczasowej 15-letniej historii plebiscytu, jakie zjawisko zwróciło Pani szczególną uwagę i Państwo organizatorom plebiscytu? Plebiscyt jako pierwszy oddał głos zarówno jurorom, historykom, specjalistom. Tak, są to historycy, są to też praktycy, którzy reprezentują instytucje, które również organizują tego rodzaju wydarzenia. A także w drugim etapie, który teraz trwa internautom, czyli tak naprawdę wszystkim. Bardzo ważną cechą tego projektu jest jego różnorodność organizacji, które zgłaszają się do plebiscytu, bo są to przedstawiciele mediów, na przykład stacji radiowych czy telewizyjnych, są to teatry, opery, są to instytucje państwowe ambasady muzea. i oczywiście muzea, tradycyjne instytucje, natomiast z każdym rokiem obserwujemy, że Coraz mniej tradycyjny sposób są realizowane te projekty. Są robione z bardzo dużym rozmachem, są interdyscyplinarne. Wydawałoby się, że zgłoszona jest wystawa, natomiast przy okazji tej wystawy dzieje się bardzo, bardzo dużo różnych wydarzeń towarzyszących. I trzecia cecha, o której Pani już wspomniała, to jest demokratyzacja tego plebiscytu. To znaczy, że może w nim zagłosować każdy i zdecydować o tym, który projekt zostanie tym najważniejszym. W tym roku najwięcej zgłoszeń jest w kategorii wydarzenie. Na liście są, jak czytam, zamek krzyżacki w Szczytnie. Pod jednym dzwonem to wydarzenie związane z 500-leciem dzwonu Zygmunta. Są także Centrum Szyfrów Enigma, Muzeum Pamięci Sybiru i Muzeum Stanisława Wyspiańskiego. Czy ta kategoria była zawsze oblegana? Tak, jest to kategoria z tego względu tak bardzo optymistycznie można powiedzieć, że, że jest oblegana, ponieważ kategoria wydarzenie obejmuje takie inicjatywy, w których jak najwięcej rzeczy się działo. O to tak naprawdę nam chodzi, żeby pokazać, że wokół jakiejś osi głównej wydarzenia, na przykład obchody roku, jakiegoś patrona, wokół jakiejś osoby, można zorganizować bardzo dużo, bardzo różnorodnych wydarzeń, od koncertów, poprzez wydawnictwa, poprzez publikacje, filmy, bardzo dużo. Zajęć dodatkowych. I to jest kategoria, która pokazuje, że instytucje bardzo starają się, żeby wszystko to, co organizują, było jak najpełniejsze, żeby trafiało do jak najszerszej publiczności. Wszystko dla wszystkich z wykorzystaniem wszystkich możliwych sposobów środków. I tak. środków. Mhm. tak, to prawda. Zarówno nowoczesnych, jak i tradycyjnych, multimedialnych, przestrzennych. Wszystko można odnaleźć pośród tych projektów, które są zgłaszane do plebiscytu. To budujące, prawda, że w tych małych ojczyznach, Mogą się dziać fascynujące rzeczy, które odtwarzają, przypominają czy mówią o historii tych miejsc ludziom, którzy tam nie mieszkają. Bardzo lubię ten plebiscyt. Mam nadzieję, że tak samo jak dla mnie, to też dla uczestników zapoznawanie się z tymi projektami jest odkrywaniem historii. Dużej i małej historii lokalnych bohaterów, miejscowości, czasami jakichś procesów, które zachodziły w danych regionach, jak i oczywiście tych opowieści o historii dużej, o bardzo ważnych i cennych dla naszego dziedzictwa elementach. Trwa drugi etap plebiscytu, a ten drugi etap to głosowanie internautów. To oni zdecydują o wynikach konkursu. Do tego etapu jury, historycy, specjaliści wybrali 15 przedsięwzięć. Po pięć w każdej kategorii, a kategorie są trzy: wydarzenie, o którym rozmawiałyśmy, wystawa oraz edukacja. Teraz wszystko raz jeszcze powiem w rękach internautów. Jak głosować, bo głosować mogą wszyscy. Tak, głosować mogą wszyscy. Zapraszamy do wejścia na stronę projektu www.mushp.pl. Na stronie znajduje się zakładka, zagłosuj. I dalej już bardzo intuicyjnie internauta jest prowadzony przez kolejne etap. Dokonuje wyboru w każdej kategorii, dokonuje wyboru jednego projektu, na który oddaje swój głos. Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem i zaakceptowanie regulaminu, a następnie oddanie swojego głosu. Tylko raz można. Tylko raz można z jednego adresu można raz oddać głos, ale za to w każdej kategorii po jednym głosie, czyli tak naprawdę oddajemy trzy głosy. Mhm. Nasz plebiscyt w tym roku trwa do 15 sierpnia. Do 15 czyli sierpnia, do 15 sierpnia, do godziny 24. Tak, można oddawać głosy, a ogłoszenie wyników nastąpi 18 września. Wtedy będzie gala i rozdane nagrody, a na naszych stronach pojawią się informacje na ten temat. Prosimy wystukiwać w klawiaturze adres internetowy strony Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku 2021 i głosować. Zapraszamy. Zapraszała pani Elżbieta Lichocka, koordynator Plebiscytu Wydarzenie Historyczne Roku z Muzeum Historii Polski. Muzeum ten plebiscyt organizuje, Polskie Radio wspiera patronatem medialnym. Eureka.